Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w roku 2013. I tutaj, tak jak powiedziałem we wstępie, jest to przygotowanie projektu ogródka jordanowskiego. Nie wiem, czy pan Stanisław ma tutaj mapkę. Wielokrotnie żeśmy pokazywali, ja mogę tylko pokazać dla przypomnienia, w którym miejscu temat jest. Mówimy o tym terenie. Tutaj zarząd prowadził rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową. Tutaj spółdzielnia Hutnik, która jest właścicielem jeszcze takiej działki tutaj. Takiej i tutaj kawałków. Chcieliśmy zrobić tutaj zamianę działki tej gminy przy ulicy Fatimskiej. Okazało się, że jest problem z przekazaniem tych działek, że tak powiem, głowa za głowę. I zarząd podjął decyzję, żeby jednak bez względu na to, czy zamieni się te działki, przygotować na części gminy, czyli na tej części ogródek jordanowski, który naszym zdaniem jest wystarczający teren do tego, żeby taki ogródek tutaj powstał. Oczywiście rozmowy ze spółdzielnią, z panem prezesem spółdzielni były prowadzone, że jeżeli tu powstanie ogródek jordanowski, spółdzielnia do tego się również włączy, czy przez podłączenie monitoringu, prawda, czy doświetlenie terenu w jakiś sposób, który jakby pozwalał im tutaj mieć wpływ na to, co tam na tym ogródku będzie robione. Dlatego, że oni są najbliższymi sąsiadami tego terenu. I to chyba tyle z takich rzeczy. Jeżeli będzie ktoś miał pytania, to chętnie odpowiem. Otwieram dyskusję na ten temat. Wjazd oczywiście od strony Fatimskiej. Tak, od strony Fatimskiej. To znaczy kościół Arka jest tutaj, już zaraz pokażę. Tu jest kościół Arka. Tu jest kościółka, tu jest plebania. Nowy blok. Czyli praktycznie nowy blok jest tutaj. Ja mogę pokazać, jeżeli... To jest ten blok, który się odgrodził od wszystkich płotem, tak? Tak. Już pokażę. Czyli za komisem. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. To jest tutaj. Tak, obydwa się odgrodziły. Tylko, że ten pierwszy się odgrodził, ale na swoim terenie zrobił sobie ogród. Szczerze, nie na swoim terenie, ale ogrodził się. Ale dopóki dbają o ten teren, uważam, że to by był nierozsądny ruch, żeby oni to rozebrali ogrodzenie, po to, żeby co? No żeby tym... mogli korzystać wspólnie te dwa. Ale poza tym... Bo ja tam nie widzę, bo ja tam mieszkam, bo ja nie widzę, żeby... Bo Panie Przewodniczący, jeśli można słowo... No, nie no. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, proszę Państwa, ja nie wiedziałem, że to jest akurat nasz wspólny teren, bo jak jest nasz wspólny, to niech otworzą ten ogródek i powiedzmy najwyżej, my możemy ich dofinansować, Panie Przewodniczący, dofinansować ich, żeby korzystał te dwa bloki. Po co budować drugi ogródek. Ale po prostu. Rozumiem, że pan ma inny pomysł na zagospodarowanie terenu. No, żeby chodzi o publiczne pieniądze, żeby... Tak, proszę powiedzieć, to jest publiczna działka, czyli gminy. Co pan proponuje? Wybudować kolejny dom? Co na tej działce? Tak, ona jest teraz, przez to, że ona jest zagrodzona tak naprawdę, nie ma tam dziadostwa takiego, bo jest, umówmy się, ten róg takich ludzi, którzy lubią dewastować różne rzeczy, jest ograniczony. Ale proszę powiedzieć, jaki pan ma pomysł? Żeby to może boisko. Tu? Przy bloku? Nie, no tam jest przecież boisko zrobione, przy tym drugim. Przy tym drugim jest. Nie, no to dlaczego nie przy tym? No bo już tam jest. No ale nie mogą korzystać z niego. Ale kto? Kto? No ci inni, bo tylko ci mogą z tego bloku korzystać. Ale ja już powiem dlaczego. Proszę zobaczyć na mapę. Ale tam jest działka. Przepraszam, proszę zobaczyć. Widzi pan, co tutaj jest? No widzę coś. No to pytanie jest, a jest tutaj plac zabaw? Jasne, proszę pana. To teraz ja próbuję, że tak powiem, szukać rzeczy, wiem, które... Tylko już wiem, bo wrzuca pan to w tym momencie. Nie było to, gdyby rozmawiali na ten temat wcześniej, żeby ja nic przepraszam. Panie radny, a nie ma uchwały pan widział, jak głosował pan? Przecież to jest wpisane w naszą uchwałę. Zadania. Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Okej, ja jestem spokojny. Jasne. Chcemy tam zrobić ogródek za jaką kwotę? Nie wiem. To znaczy ja powiem inaczej. My musimy pokazać pewne pieniądze, dlatego że inaczej nam nie przyjmą do realizacji wniosku projektowego. Musi być projekt i pokazane, że mamy pieniądze na realizację. Dlatego kolejna uchwała nasza będzie konsekwencją tej pierwszej.
Dlatego, że w WPF-ie musimy zapisać realizację. 2013 projekt, 2014 realizacja przynajmniej pierwszego etapu. Ja zawistowałem tutaj z zarządem, żeby przekazać 100 tysięcy złotych na rok 2014 i to będzie nasza inwestycja w roku 2014 z ogródków jordanowskich. To jest taka propozycja, a 13 projekt. Całość już na ogródki, tak? 2014 to jest 100 tysięcy. Na ten ogródek konkretnie, to nie wiem. Mówię, ale to trzeba pytać. Ja tutaj nie chcę nikogo oszukać, prawda? Bo jeżeli nie damy tych pieniędzy, to nie zaprojektujemy. Zresztą to jest słuszna polityka. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że utworzonych jest bardzo dużo projektów w mieście, które są tak zwanymi pułkownikami. Czyli leżą na półce i czekają i tracą, że tak powiem, swoją ważność i to są pieniądze wyrzucane w błoto. To trzeba się dobrze zastanowić, co my chcemy zaprojektować. Właśnie Panie Przewodniczący, chodzi w tym tylko o to, żeby dobrze wydatkować nasze pieniążki publiczne i rzeczywiście, jeżeli jest jakiś tam skawek CRM-u, można się zastanowić, co tam zrobić. Natomiast jak jest jakiś ogródek już obok, to będziemy dwa ogródki, jak nie ma. Nie ma. No nie mówi pan, że ten jest ogródek tam tylko zagrodzi. Ale to nie jest, to jest... Ale proszę pana, tam jest wieczka polska i oni mają część na swoim, a część tylko zalegają na gminy. Ja myślę sobie tak, że to akurat, jeżeli można rozładować ruch, bo mówimy o dzieciach, prawda? To w tym momencie, co jest tutaj, jest moim zdaniem zagospodarowane przez tych ludzi bardzo dobrze. Strzyżą trawę, dostawili urządzenia, robią to ok. A to, co to będzie tutaj, to będzie ogólnodostępne. Czyli wszyscy, którzy będą chcieli przyjść, będą mogli z tego korzystać, bo to musi być ogólnodostępne. A poza tym jest to teren, jak widać, można tam przyjść, zobaczyć, jak wygląda do tego. Ja wiem, ale chodzi mi jeszcze raz, bo może nie zrozumiałem dobrze. A ten teren jest... Nasz gminny ten obok, gdzie jest... Ten? No tak. Ten nie, to jest, nie. Tu jest tak, tu jest taka działka, taka działka jest... Jeszcze węższa. To jest chyba gmina. Ten pasek jest gminny. A tutaj to jest spółdzielcze jeszcze. To się nie zrozumieliśmy, bo ja zrozumiałem, że pan powiedział, że to jest gminny ten ogródek. Dlatego tak mówiłem. Znaczy część jest terenu gminnego, który jest ogrodzony, ale uważam, że nie ma co się tutaj wąski pasek, o taki teren, że tak bym upominać, dlatego że on miasto de facto... Myślałem, że ten ogródek stoi na naszym terenie. No to zupełnie zmienia postać sytuacji. Jeszcze co dobrze? Teraz tak. Znaczy znamy stanowisko spółdzielni Hutnik, co do partycypacji w kosztach. Znaczy partycypacja kosztów w tym momencie, na dzień dzisiejszy, nie jest pokazana, bo nie ma jeszcze ani projektu, ani nic. My musimy najpierw coś zrobić. I tak jest kwestia taka, że jeżeli spółdzielnia będzie chciała coś dołożyć do tego tematu, to dołoży na etapie, że tak powiem, albo wykonawstwa, albo wykonywania pewnych prac. I to się wtedy zrobi tak zwane spotkanie. Podpisze się umowę ewentualnie, żeby oni mogli aktywnie być jakby po części współużytkownikami takiego terenu. Bo dla mnie ważne jest to, że oni wyrażają chęć i wolę współpracy. Czyli oni wyrażają chęć współpracy, inwestycji, że tak powiem, znaczy współpracy w ramach dołożenia się i powiedzmy udziału finansowego w inwestycji na terenie gminy. Był tu zakres pokazywany odnośnie monitoringu i ewentualnie oświetlenia. Taki zakres. Ale rozumiem, że oni mają świadomość, że inwestują w teren gminy. A nie tyle inwestują, bo oni mogą monitoring zrobić na swoim terenie zrobić. Rozumiem. Ja cały czas mam na myśli sytuację placu zabaw na osiedlu przy Alce, który akurat jest na terenie spółdzielni, a z którego korzystają wszyscy. Tak jak podkreślam, nie są to dzieci ani rodziców, które mieszkają na terenie gminy, czy spółdzielni. Wszyscy jest to ogólnodostępne. Tak. Do czego zmierzam? Pełne koszty utrzymania, czy można spółdzielnia, a Rada Dzielnicy w żaden sposób tutaj ani złotówki do tego nie ma. Ale może służy również... Ale czy ja to wymyśliłem, przepraszam? Ale spółdzielczy. Ale właśnie to jest coś nie w porządku, bo tak jak mówię, nie ma podziału na dzieci spółdzielczych. Ale ja to rozumiem. Korzystają wszyscy. A spółdzielnia również ma koszty, a to również... Oświetlenie jest gminne. Ale mam prośbę. To trzeba pokazywać części wspólnej. Ja mówiłem o monitoringu, prawda? Jako części wspólnej. Teraz wykonywany jest tam światłowód, z tego co wiem. Jest wykonywany światłowód. Można przewidzieć ewentualnie na plantach pieńczyckich, żeby ustawić
dodatkowe słupy, na których można powiesić kamery. I to by był jakiś wkład. Oczywiście temat jest o tyle skomplikowany, że tutaj jest teren gminny i to spółdzielnia ewentualnie pomaga, a tam jest teren spółdzielczy. Czyli trochę odrzucone są rzeczy, bo... No ale gmina może dać, że tak powiem, gmina nie może dobrej woli, że ale to nie... również o mieszkaniu dzielnicy, którzy korzystają, że finansuje w całości spółdzielnia. Tak. W tym kierunku, żeby szukać tego rozwiązania, bo ja wiem oczywiście, że prawo jest takie, które zabrania bezpośrednich inwestycji w prywatny jakby grunt, prawda? Za który jest uznawany teren, na którym jest plac zabaw, którego, powtarzam, korzystają wszystkie dzieci spółdzielcze, że tak powiem, i niespółdzielcze. Ja przepraszam. Szukajmy jakiegoś rozwiązania. Kompromis jest taki, proszę oddać teren. Niech spółdzielnia odda teren miastu i nie będzie miała tematu. Szczerze mówiąc, zastanowię się. Proszę bardzo. Przepraszam, był pierwszy pan Tomek, czy później pan Buch. Tak? Nie, no ja myślałem, że tutaj jest jakieś nieporozumienie, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale dopóki można było, to były tacy podejmowane 50 na 50. Dlatego cały czas mam to żywo w pamięci. Natomiast to już nie jest związane z przez 3 lata właśnie finansowaliśmy połowę w połowie. Dzień dawali 50 tysięcy. Można się zastanowić nad tą powiedzą. Proszę bardzo. No to panie radny, ma pan tutaj pole do działania. Jest to pomysł. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Panie radny, to pan głosuje i nawet pan nie wie. Nie wiem, proszę tak nie mówić. Ale to jest prawda. Ja powiedziałem, że nie pamiętam tego. Głosujemy. Nie pamiętam. Proszę nie mówić, dlaczego mogę powiedzieć. Bo mam w pamięci, żywo w pamięci, co pan mówi do radnej. Dlatego tak mówię. To trzeba uważać, co się mówi. Proszę. Ja też bardzo proszę. Zawsze. Jak to ładnie zacznie. Dobrze, ale ja zamykałem dyskusję. Głosujemy. Kto z pani, panów radnych za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę. Podnieś rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania okręgów ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w roku 2013.